Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Speaking, I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. Cześć kochani, zobaczcie jakie idą chmurzyska. Jak ładnie to wygląda, co? Ej, ekstra. Wiecie co? Jestem tak wdzięczna Edycie, Edit Vlogs. Edytko, dzięki ci za ten patent z pociętą, zamrożoną cytryną. Naprawdę mega pomysł. Szukam sobie jakieś foliówki. No to te foliówki ostatnio bardzo... Będę musiała tą dużą wziąć. O. Słuchajcie, kroicie cytrynkę i do zamrażarki, wtedy do wody można sobie o zimną cytrynkę wkładać. Także super. Tutaj jeszcze dzisiaj od sąsiadów cała kobiałka. Nie wiem, czy to się kobiałka mówi na to. To się kobiałka na to mówi? Co? Kobiałka się na to mówi? Po polsku tak. A po niemiecku? Korbę. A całą korbę? Korbsię. Zamrożę ich trochę. Ale to bez pestek wtedy, nie? Bez pestek, no to wypestkuję, no. Chyba, że chcesz z pestkami, wtedy po prostu na kompot tylko później. Albo w cukrze wtedy na kompot w słoiku. Coś zobaczę, coś się wykombinuje. Umyć. Ewentualnie tak w cukrze zalać, przegotować i w słoiki. No i słoiki znowu wszystko wyrzuciliśmy. Słoiki tam takie ładne kupiła do tych konfiturek. Dobra, ja idę z tą skrzynką. No, zobacz, jakie niebo, jak wygląda w kamerze. Dobra. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. Hejka, sklejka, kochani, odzywam się do was już teraz, tylko ściszę telewizor, czekajcie. Już jestem. Oczywiście my bawimy się płciem, układamy sobie wszystko co trzeba. Ja dzisiaj byłam w pracy, słuchajcie, dlatego nie mam makijażu. Ja do pracy się nie maluję, bo no nie ma takiej potrzeby, zresztą towarzyszą nam w dalszym ciągu upały, gorączki, duszności i no wygląda to jak wygląda, ale jakby nakładanie makijażu powoduje, że to jeszcze bardziej mi się rozsiewa, w sensie no ja nakładam sobie pędzlem, bo inaczej nie potrafię, nie lubię i nie chcę. No i tak no. Teraz i tak już jest lepiej, słuchajcie, bardzo mi się to goi.
No, stosuję znowu z powrotem garnier, ten co wam kiedyś pokazywałam na alkoholu. No i jest o wiele lepiej, nie? Włączmy sobie może adapter. Tradycyjnie sama smyfa. Niestety nie mogę wam puścić piosenki, bo YouTube zablokowałby filmik. Także... Po to kupiłam oryginał, żeby teraz się z nim chować. Co? Naklejeczki, tak? Naklejamy sobie. No, także u nas, słuchajcie, krążą burze. Tak jak widzieliście, już zebrały się dosyć konkretne chmury. No i się zebrały i się teraz schowały i teraz znowu się zebrały, a pewnie zaraz się schowają. Także przed chwilą byłyśmy na balkonie i było naprawdę plus 300, a teraz jest plus 300, ale wszystko zachmurzone. Co, kotku? Chociaż Jerzyka. Tylko myszku, to nie wolno tak przyklejać i odklejać, wiesz? Bo to się wtedy książka rozrywa. Wiecie co, ona jest taki naklejkomaniak, że jak wykleimy już całą książkę, zaraz wam pokażę. No właśnie, że jak wykleimy całą książkę, to potem ona odrywa te naklejki i próbuje je na nowo przykleić, bo ma niedosyt. A tak się nie da, bo to już się potem niszczy. Tak, myszku, a robisz sobie tatuaże, tak? Okej. Okay. No zaraz się biorę za te czereśnie, wiśnie. Boże, ja nie wiem, co to jest. Za czereśnie chyba. Za te czereśnie. Mówię, wyjmę sobie chyba pestki i pomrożę je, no bo po co w sumie nam tyle czereśni czy tam wiśni. A tak to, o, ja będę miała, ale mam tatuaż, słuchajcie. Co myślicie o moim tatuażu? O, odpadł. Pani tatuażystka, odpada. Co za tatuaż, co odpada? Co mam? Także taki spontaniczny w sumie vlog. Taki na luzaku. Bez ciśnienia. No, idę jeszcze tam posprzątać, bo tutaj tego nie widzicie. Ale młoda jadła ryż i mój serdelek. I no ten ryż jest wszędzie. No, widać, czy nie? Pochwalę wam się moim ryżem. A jak mam to przybliżyć? Nie mogę tego przybliżyć. Dobra, to uwierzcie mi na słowo. Także tak. No, pucio wszędzie, pucio zawsze. Pucio. Mela! No. Opanowana sytuacja. Jeszcze mi została opalenizna z ramionczka. Także tak. Idziemy się. A w ogóle jeszcze nie nakładam się makijażu, bo znowu naolejowałam. Nie, to nie są takie tłuste włosy, słuchajcie. Jest na. Naolejowałam sobie je, bo znowu teraz już tydzień minął od ostatniego olejowania, no nawet więcej. I nałożyłam sobie olej. Tak sobie wszystko przygładziłam, przykićkałam, spięłam. I będziemy szły się kąpać i będę sobie wtedy zmywać i myć włosy. Dlatego też tego makijażu nie nakładałam. Też nie wiedzieć czemu ja mam zawsze ochotę odzywać się do was, jak tak wyglądam. Właśnie tak, jak mam naolejowane włosy, nieumalowaną buzię. Wczoraj miałam piękny makijaż, piękne włosy i się nie odezwałam. Także mówię wam. No. Milion godzin później. Cześć kochani, odzywam się do was z sypialni, bo usypiam Melasię. Idziemy na drzemeczkę, tak? Melania już nie ma humoru, jest tak zmęczona. Za długo jadła obiad. No tak przewidziałam, że jeszcze wcisnę jej obiad. Że wcisnę jej obiad przed drzemeczką, ale tak jej zasmakował, że naprawdę 45 minut siedziała przy stole, nie cały czas jadła, wiadomo, ale trochę zjadła, trochę pogadała, trochę się powygłupiała
I tak o, także kładziemy się teraz na drzemeczkę. Dzisiaj się trochę pomalowałam, od razu lepiej. Także będę łączyć te vlogi, żeby one miały jakieś ręce i nogi, chociaż troszeczkę. Byliśmy rano na zakupach, potem wam pokażę, co upolowałam, takie coś takie dobre. A w ogóle, jeżeli jesteście z Niemiec. Jeżeli jesteście z Niemiec, to lećcie do sklepów, bo wydaje mi się, że wszędzie awokado staniało. U nas dzisiaj awokado było po 40 centów w Penym, gdzie zawsze tak po 99 było. Także jeżeli są tu fani awokado, to lećcie do sklepu. Do później. Hejka, staliśmy z Dżemki. Idziemy teraz, tak kochanie? Idziemy sobie teraz robić kawę, w sensie ja. A Melania chyba się będzie bawić, bo wstała, widzę, gotowa do zabawy. I tak o, jestem roztrzepana, bo leżałam razem z nią. O, mąż dzwoni. A no, chciałam wam coś pokazać, co upolowałam dzisiaj w tym. No mów. Penym. Dumle. Ej, 100 lat. Ostatnio z Ewą o tym gadałam, że kiedyś Dumle to był produkt luksusowy za mojego dzieciństwa. Że właśnie były bardzo drogie. Trochę nie rozumiem fenomenu teraz tych Dumle, jak już jestem dorosła, bo one nie są jakieś mega słodkie, a zaklejają, że tak powiem brzydko, mordę. No i nic więcej. W ogóle zobaczcie, jaka promocja. Wiecie? Z 99 na 90. Wow! Musiałam wziąć. Wziąć. Ale jaja, co? Dumle. No. Także, a w ogóle też nie mówiłam wam. Jestem chora. W sensie nie chora, także umieram. Jestem owiana, o może tak. Owiało mi uszy i szyję. Dzisiaj bardzo bolały mnie uszy. Rano też miałam takie właśnie jakieś takie, no nie wiem, takie nerwobóle szyi. Jakby nie mogłam się odwracać, teraz jest lepiej. Ale cały czas mam takie ciężkie uszy jakby. Także wydaje mi się, że mnie owiało, ale to chyba w pracy, bo zawsze robię przeciąg, dlatego że lubię, jak są wywietrzone pokoje. No i wiecie, się pracuje, to się człowiek poci, a potem jak się człowiek poci, to się go owiewa, a ostatnio były właśnie takie te wiatry, co wam mówiłam. W ogóle ta burza, co wam wcześniej pokazywałam, w sensie te chmury, to wyobraźcie sobie, że one przeszły bokiem. Normalnie błyskało się, padało i szło tak jakby naokoło, było to widać. Także u nas nic, w ogóle wtedy nic nie przeszło, to co wam pokazywałam. Wszystko przeszło dookoła. No. Także tyle z takich nowości. U nas jak zwykle mało się dzieje, zwyczajne życie naprawdę. Zakupy, praca, zabawa. Nic tutaj jakoś nie ma wielkiej filozofii. Za kilka dni jedziemy do Polski. No cieszę się, bo już długo nie byłam, także w sumie się cieszę, no. Cieszę się. Cieszę się. Fajnie. Bawisz się, Kiciu? Tak? Jak sobie zrobię kawkę, to sobie usiądę, bo oglądam zaległe odcinki 90 dni Fiancé, czyli Wizy na miłość. I zamierzam sobie usiąść, nic nie robić i obejrzeć. Tak, bo jak teraz jestem owiana, to mam wymówkę, żeby nic nie robić. I korzystam z tego na maksa, bo zawsze jest coś do roboty. W ogóle sprzątam sobie też w kuchni w międzyczasie, chociaż nie ma jakiegoś wielkiego bałaganu.
No bo tak jak wam już mówiłam, ja nie robię bałaganu. W sensie, że jakby zawsze sprzątam na bieżąco i przez to też nie ma aż, że ja wam mówię, o, sprzątam, a tak naprawdę no... No co tu sprzątać? Wiecie, o co chodzi? Także żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Jak mówię sprzątać, to mam na myśli jakieś tam takie właśnie drobne rzeczy, typu właśnie przetrzeć po smażeniu tą platę, wyładować zmywarkę, załadować nowe rzeczy i tak o. Tak jak mówiłam wam, wydaje mi się, że to wiem. Wydaje mi się, że staniała żywność, bo już jakiś czas temu, jak jeździliśmy na zakupy w tym czasie korony, było tak, że za taki tradycyjny koszyk, taki jak zawsze, bo no bo człowiek kupuje jakby cały czas w kółko to samo i na przykład płaciliśmy zawsze około tam 50 euro, a ostatnio płaciliśmy na przykład 80-70. Więc głośno mówiło się o tym, że wszystko podrożało przez koronę. A dzisiaj zrobiliśmy naprawdę porządne zakupy. Jeszcze takie zakupy, gdzie kupiliśmy dosyć sporo alkoholu już na wyjazd. Ja kupiłam sobie bazę, żeby zrobić proszek, bo już mi się kończy. Kupiliśmy bardzo dużo jakichś takich niepotrzebnych rzeczy, właśnie typu dumle. My nie kupujemy takich rzeczy na co dzień. Tak, i tam kupiliśmy jeszcze trochę rzeczy na wyjazd też dla rodziny w prezencie i zapłaciliśmy 60 euro. I ja się mega zdziwiłam przy kasie, że tak mało, bo jeszcze naprawdę z 2 tygodnie temu byliśmy na zakupach i zapłaciliśmy 80 za taki tradycyjny koszyk i to w Lidlu. Dzisiaj byliśmy w Penem, więc może to też jest różnica, może Lidl jest troszkę droższy. Nie wiem, musiałabym się nad tym zastanowić, zrobić jakąś może analizę sobie w głowie i przerzucić się na ten Penny już tak całkowicie, bo lubię produkty z Pennego, dobre są, sprawdzają się, wszystko zawsze jest ok, datowo też jest ok. No, bo nie wiem czy wiecie, nie wiem czy wam kiedyś mówiłam, ale zakupy robimy raz w tygodniu, raz na 1,5 tygodnia czasami, zależy. Tak, omijamy sklepy takie, wiecie, codzienne. No, kiedyś byłam tego zdania, że lepiej robić częściej, a mniej. A teraz jestem zdania, żeby robić raz w tygodniu, ale z głową. Jakby zawsze jadę na zakupy już z listą, zawsze wcześniej planuję obiady i robię też głównie zakupy pod obiady. I staramy się nie chodzić w ciągu tygodnia po jakieś pierdoły do sklepu. Także tak. Mieliśmy lodówkę już naprawdę pustą, ale to też chyba już o mnie wiecie, że doprowadzamy naszą lodówkę do pustości, do pustostanu, jak jest pustostan. Naprawdę wczoraj był taki pustostan, że była maślanka, jedna maślanka, którą wypiłam po południu, jogurt naturalny, pół cytryny, no jakieś takie, no takie rzeczy, których jeszcze dałoby coś zrobić, ale już naprawdę wymagała ta lodówka zaopatrzenia, że dzisiaj byliśmy na zakupach, z powrotem jest pełna i myślę, że do wyjazdu już dużych zakupów nie będziemy robić, tylko już takie na bieżąco rzeczy. Chleb w piekarni kupujemy, także też nie chodzimy do marketu po chleb. No. Jedynie co u nas najszybciej schodzi, słuchajcie, to jest mleko, bo Melanie wciskam kakao. Dlatego, że ona od pierwszego roku życia już mleka nie pije, jakby tak z butelki. Ale jednak staram się jej dostarczać tego wapnia, więc tam robię jej codziennie szklankę kakao. Kakao. I ten. No. I ser. No u nas ser idzie, bo z racji tego, że ja praktycznie nie jem wędlin, ja nie jestem wędlinowa. I ja jem po prostu kanapki, zwykłe kanapki z serem. To tego sera też idzie. A tak to tak w każdym domu. Każdy dom ma swoje, słuchajcie, przyzwyczajenia. Każda rodzina ma swoje sposoby. Każdy ma swoje biznesplany. Każdy ma swoje triki, swoje ulubione produkty, sklepy.
Także pamiętajcie o tym, że każdy z nas ma inne życie, jest innym człowiekiem i każdy ma prawo żyć tak, jak jemu się podoba. Także to jest klucz do sukcesu. Żyć w zgodzie z samym sobą. No, także uciekam. Nie wiem, czy jeszcze później się odezwę, pewnie tak. Idę pić tą kawę. Melaśka się bawi. I o, muszę sobie nadrobić moją wizę. To pa! Hejka, odzywam się już trochę później. Posprzątane w domku, odkurzone. Dziecko najedzone, jeszcze w międzyczasie byłyśmy na placu zabaw. Tak dosłownie na pół godzinki. Ale miałam telefon rozładowany i miałam na ładowarce, także nic nie nagrałam. Teraz przyszłam do domu. Milion wiadomości, milion połączeń. Od męża oczywiście, bo on się zawsze martwi, jak ja tam chwilę nie odbieram. I tak już, widzicie, makijaż się pozmywał. Jutro rano sesja, także lecę, kochani, się trochę przygotować. Muszę poukładać, poformatować karty, poczyścić aparat, obiektywy, poszukać trochę inspiracji też. Także dziękuję, że byliście ze mną po raz kolejny. Dzisiaj na kanał w ogóle wjechał film z naszego spaceru po parku. Ostatnio takiego spontanicznego, w sumie na szybko. Ale taki jakby opisujący to lato. Ja lubię robić takie filmiki, bo oprócz vlogów też sprawia mi to mnóstwo radości i myślę, że taki filmik bardzo fajnie ogląda się wtedy za kilka lat. Ogromna pamiątka, nawet taki króciutki. Także tyle chciałam wam powiedzieć. Cieszę się, że jesteście, naprawdę. Coraz więcej osób to ogląda. Trochę mnie martwi to, że najwięcej wyświetlań mają filmy, które mają zadziorny opis, albo tytuł, albo miniaturkę. Jakby nie... Nocnik. Jakby nie oglądacie tych filmów, nie wszyscy, ale mówię o tych nowych, może tych ludziach, którzy przyszli, no nie wiem, o kimś tam mówię, tak? No, także jak jest filmik i ma tytuł na przykład Niedzielny spacer, to nikt tego nie obejrzy. A jak jest filmik, tego się nie spodziewałam, szok, to jest automatycznie więcej wyświetleń. Także zmuszacie mnie, żebym robiła clickbaity. Okej. Okay. Zmykam. Jeszcze nie wiem, co będę robić. Może zrobię kolację. Chociaż która jest godzina? 6. No nie wiem, nie wiem. Ale mi grzywka urosła. W ogóle jutro albo pojutrze będę jechała po farbę do włosów, bo już jak widzicie... Znaczy kolor ogólnie jest spoko, ja nie mam nic, jakby nie mam problemu z tym kolorem. No ale już mam ciemne odrosty. No i też prześwituje siwy, nie? Tak, Kasiu, 30 ma swoje prawa. Nie, śmieję się, po ciąży tak osiwiałam. Także... nie wiem. Włosy mi urosły w ciąży i po ciąży, jakby przez kwas foliowy, który w ogóle w dalszym ciągu biorę, no teraz mam małą pauzę, by mi się skończył. I no, autentycznie zapominam kupić. Ale... przed ciążą prawie rok w ciąży i po ciąży rok, cały czas brałam kwas foliowy, jakby mój ginekolog w ogóle twierdzi, że on cały, znaczy twierdzi, on bierze całe życie kwas foliowy, mimo że jest mężczyzną, bo to po prostu kwas foliowy to nic innego jak skondensowane wszystkie takie witaminy, które potrzebuje organizm jakby w jednej tabletce. I to w takiej tam silnej dawce, bo ja brałam, bo w Polsce jest chyba, no w Polsce tak, w Polsce jak brałam kwas foliowy, to tam chyba było 250 czy coś takiego, a tu są 500-ki. 500-ki! Dobra, uciekam, słuchajcie. Dzięki. Widzimy się w kolejnym vlogu. Zostawcie reklama. Uwaga, reklama. Zostawcie łapkę w górę, komentarz
kliknijcie w dzwoneczek, żeby moje filmy Wam się na bieżąco wyświetlały i polecały. Także miłego wieczoru. Pa. Right there on top of the moon.